Jest to wiersz również z mojej ostatniej książki. Zapraszam was do tego, byście prześledzili, jak ja opowiadam o tym drzewie, które jest do dzisiaj na mojej wiosce, jak ja owe drzewo traktowałem, kiedy byłem mały, kiedy dorastałem i jak na to te drzewo patrzę teraz, kiedy tam powracam, jak ono jest ważne. Monolog do mego drzewa.